Witam naszego prezesa. Witam ciebie. Witam prezes Janku. Witam Janku. Związków Plastyków, pan Maślankiewicz Jacek, Polska. Witam szanowni, jeszcze raz. Witam. Słuchaj, znaleźliśmy się w Wilanowie, słuchaj. Bardzo piękna okolica, tak, park, pałac, galeria SD. Zdenerwowany jesteś, że masz tą wystawę Trema, nie Trema. Co namalowałeś, dlaczego namalowałeś i po co? I dlaczego tak tanio? Już mówię, Trema wynika, bo jest takowa, wynika ona głównie z powodów, iż przez ostatnie lat kilka głównie byłem w roli otwierającego wystawy na ulicy Mazowieckiej 11A, czyli w domu artysty Plastyka. I to był jakiś naturalny dystans, to znaczy takie spojrzenie z zewnątrz. Tu kłopot jest, kłopot, bo to jest moja wystawa. No dziś jest taki moment, no na pewno szczególny, bo jednak jest to pewien typ ekshibicjonizmu, jakby to nie nazywać, kiedy ten twórca, który ma to ukryte w sobie, jakieś możliwości często niewidziane na co dzień. No, goście się są, goście, wchodźcie, wchodźcie. Ależ zapraszamy. To jest audycja bardzo żywa, także dzień dobry, zapraszam. Przerwaliśmy. A to miło, bo goście przychodzą i to mili goście, ale kolekcjonerzy sztuki. Tak, ale wiesz, wypiją, zjedzą. I pójdą. I pójdą, a może coś kupią. Wyjątkowa okazja, bo to nowe dzieła. Panie operatorze kamery, idziemy do środka, robimy dalej i będziemy nagrywać. Sprowadzisz nam tutaj panią właścicielkę? Dziedziczkę tego... Spróbuję sprowadzić. Współwłaścicielkę, jedną z dwóch prowadzących galerię. Dobra. To jest... To będzie bardzo poważna pani. W ręki robisz? Proszę. Proszę państwa, teraz już poważnie, bo teraz już jest pani właścicielka, dziedziczka tego obiektu. Czy współdziedziczka? Współdziedziczka. Tylko na razie współdziedziczka. Dzień dobry. Szanownej pani. Pani, jeśli można od razu nazwisko, imię, tak oficjalnie, żeby to było. Maria Dziopak. Ja sama też jestem artystą i bardzo mi miło, że dzisiaj mogę swojego kolegę, przyjaciela gościć tutaj w swoich progach. Z tym, że to nie jest pierwsze nasze spotkanie. Jacek miał chyba 5 lat temu tutaj też swój pokaz. Dzisiaj pokazuje troszeczkę innego typu sztukę, związaną z jego przeżyciami, powiedzmy, religijnymi. O, i naturalnie pejzaż, który jest taką podstawą. A teraz już wchodzimy do środka, prawda? Tak, i trzeba będzie otworzyć. Otworzyć, będziemy za chwilę otwierać. Wchodzimy. Dziękuję bardzo. Wchodzimy, dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo jesteśmy dumni, że w tak pochmurny dzień, a właściwie wiosenny, tyle mamy gości. No, nie ma się co dziwić, bo naszym bohaterem dzisiaj jest Jacek Maślankiewicz. Cała Warszawa, a nie oprócz Warszawy, cała Polska go zna. Jest nam bardzo miło go dzisiaj powitać. A oprócz tego mamy następnego przyjaciela, którego niedawno też mieliśmy przyjemność gościć w naszej związkowej galerii i podziwiać jego wspaniałe prace, kolega Oranczewskiego. Bardzo miło mi, że państwo dzisiaj tak tłumnie przybyli do nas. No jeszcze będzie nam mile, jak państwu w pamięci zostaną, chociaż taka drobiazg, taki mały jeden obraz z taką piękną modlitwą Jacka. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie. A teraz proszę bohatera. Proszę, bohater. Jakie to bohaterstwo. Jest pewien kłopot taki wewnętrzny, żeby i troszkę odwagi wymaga. Takie pewne uzewnętrznienie tych swojego ukrytego widzenia świata przestrzennego, ale świata przełożonego na taki płaski wymiar, na dwa wymiary właściwie, pioni poziom. Ja tak zawsze jestem, jakby to powiedzieć, tak sam sobie uświadamiam pewną radość tworzenia. Tu kolega mówi, że mnie tak w lewo. Tak? Nie, stój dobrze. Nie. Żebym był na tle, no jedź. Właśnie, oczywiście zgubiłem wątek, dzieciństwo pamiętam natomiast doskonale. Chodzi mi o ten trzeci wymiar pewnej świętości, pewnego takiego stanu tworzenia. No to trudne do opisania. Przekładam to od po prostu na święte obrazy. Nie jest to związane bardzo mocno z tematyką religijną, chociaż nie powiem, że
konotacje są często bardzo, no może delikatnie ukryte, ale sztuka to też pewna tajemnica i warto, myślę, nie do końca rozwikływać te wszystkie zagadki, a raczej poddać się takim emocjom, jakimś relacjom z dziełem, czy ona jest, czy nie ma, jakie wzbudza, jakie te emocje wzbudza. To jest najważniejsze. Bardzo chciałbym podziękować uroczym i miłym paniom, właścicielkom galerii SD, galerii, która no, ma potężny dorobek. Gdyby wymieniać nazwiska twórców, którzy mieli tu swoje wystawy, którzy będą mieli tu swoje wystawy, a także to, co jest w takiej kolekcji podlegającej ciągłej prezentacji, no prezentacji wiadomo, w celu ano takim, żeby ci miłośnicy sztuki i kolekcjonerzy mogli na własność posiadać te przepiękne rzeczy eksponowane w tej galerii, bo od takiego wątku merkantylnego to jest trudno uciec. O tym się rzadko może mówi, głównie w mainstreamie, ale artyści muszą żyć, galernicy, ci, którzy stwarzają taką możliwość również, a nawet bardziej, bo w ich rękach jest coraz mocniej, tak jak w świecie, taka pewna szalona moc sprawcza. To jest forma mecenatu, o tym można by dużo mówić, ale forma konieczna. To jest taka symbioza, mecenat sztuki, artysta, to powinno. Tu galeria SD, ale kilka galerii, no, ma, funkcjonuje, mógłbym powiedzieć, tak obserwując w tym obszarze. W ogóle dużo mógłbym mówić, ale no właśnie bardzo Ci dziękuję, Jacku, za chwalenie nas. Jesteśmy dumne i bardzo Ci dziękujemy. A teraz poproszę kolegę trochę o Jacku. Zwykle o kolegach po fachu mówi się, co najgorzej. I to jest bolączka naszego środowiska. Ale jest taka nieduża grupa osób, która mówi o sobie dobrze i pozytywnie. A to tylko dlatego, że są profesjonalistami od początku do końca. Tak jak Jacek. Jest przede wszystkim nowoczesnym artystą, który funkcjonuje zarówno w kategoriach artystycznych na najwyższym poziomie, jak i w kategoriach warsztatowych, jak i w kategoriach organizacyjnych. I chwała mu za to, ponieważ w dzisiejszych czasach rolę, którą powolutku przejmują galerzyści, niestety sami artyści muszą na swoich barkach dźwigać. I on to robi perfekcyjnie. Na dodatek jeszcze, to co jest jego domeną, to połączenie współczesności, potraktowania sztuki w sposób współczesny i warsztatu, który jest tradycyjny. I tego, co jest duchem, a duch w sztuce jest sprawą podstawową. Wykonać można wszystko. Mówi się często, że nauczyć malować czy rysować do pewnej granicy można naprawdę każdego. Ale wykrzesać z dzieła coś, co jest duchem połączonym z materią, to już nie jest taka prosta sprawa. I to, co robi Jacek, jest połączeniem wszystkich tych elementów. To łączenie dopiero daje prawdziwą wartość. I on to robi, i tego mu gratuluję. Bardzo dziękuję wszystkim serdecznie, przyjaciołom, znajomym, kolekcjonerom, mecenasom, miłośnikom sztuki za to, że przyszliście Państwo tutaj, jesteście ze mną, a co najważniejsze z moją sztuką, bo to jest. Dziękuję. Alek Balcera, proszę Państwa, skromny człowiek. O, i to jest właśnie to,
co cechuje znakomitych twórców. Znalazł się tu u nas właśnie również na wystawie, na wernisażu właściwie naszego przyjaciela, Alku. Tak. Może... Najprawidłowo. Słuchaj, tak nieskromnie, co sądzisz o pracach naszego kolegi? Krótko powiem, bo znałem Jacka z jego obrazów wcześniejszych, które mi się zawsze majaczyły w oczach i widziałem je jako kompozycje malarskie, gdzie dominuje kolor, gdzie kolor decydował o kompozycjach i o nastroju obrazów. I to było dla mnie wtedy bardzo, bardzo interesujące, ale dzisiaj mnie Jacek zaskoczył swoją serią obrazów, w której to serii dotyka pejzażu polskiego, pejzażu ściśle mówiąc mazowieckiego, bo tak to wyczuwam. A czy nie wyczuwasz również jego takiej jakiejś nutki religijności? Tam przesmykuje się jakaś taka tęsknota. Jakaś przenośnia jest. Jest jakaś, są takie elementy, które by można było określić, że nawiązuje do tematu, trudno to określić tematem, do zagadnienia. Niemniej jednak pejzaż jest tym elementem decydującym. Pejzaż nie taki sobie. Pejzaż Jacka Maślankiewicza. To zupełnie jest inny pejzaż niż innych moich kolegów, bo też malują pejzaż. Czyli jest to... Ale, no tak, przepraszam. Jest to nowe podejście chyba ze strony Jacka do szukania siebie w tej sferze. W sferze szukania pejzażu jako zagadnienia, zagadnienia malarskiego. Bo utarło się, że pejzaż to ma być fotografia, albo powtórzenie fotografii, albo naśladownictwo czegoś. A to właśnie nieprawda, bo pejzaż to jest szukanie siebie, to znaczy artysta szuka swych możliwości, aby obraz był obrazem. A słuchaj, a czy nie sądzisz, że... bo tutaj jest też w tej chwili jakaś taka walka między malarstwem tradycyjnym, co reprezentuje Jacek i wielu innych naszych kolegów, a czymś, co w tej chwili się nazywa performance. Czy ty nie żałujesz, że ten performance za mocno się wciął już w naszą Narodową Galerię Zachęta, a za mało jest malarstwa? Ale tu dotykamy zupełnie innych spraw. Tego malarstwa jest tu w naszym życiu? To nie dotyka malarstwa Maślankiewicza. Ale czy nie uważasz, że za mało jest malarstwa takiego? Jest za dużo arogancji, ja bym powiedział. O, widzisz, to nie pomyślałem. Za dużo arogancji, za dużo pewniactwa, pewności siebie, że jeżeli będę to robił inaczej niż inni, to niech się inni martwią, ale ja jestem najlepszy czy najlepsza. Dotknąłeś słowa performance. To także tego dotyka. Ale pozostańmy na stanowisku, że zostawmy pojęcia malarskie każdemu z twórców. Nie każdy się martwi o siebie. Ja widzę w tym, co robi Jacek, jest jakaś taka twórcza propozycja szukania swojego imienia dalej. Ciągle jest młody. I to jest najważniejsze.
chciałem Cię zapytać o młodych twórców, o twórców tych, którzy w tej chwili są podobno zagubieni i tych, którzy w tej chwili będą kończyli Akademię Sztuk Pięknych. Bo jak ja jeszcze kończyłem Akademię i Jacek jak kończył, to był bardzo istotny jeszcze warsztat wtedy. Ja kończyłem jeszcze, jak był Rajmund Ziemski. Tak, prawda. Mój ojciec kończył Akademię jak u profesora Tichego jeszcze. I zawsze ojciec jeszcze mówił, że Miedza Tomaszewski, że dobry artysta to kurzem na gazecie zrobi dzieło, bo jak ma dobry warsztat, to wszystko może powiedzieć, bo chodzi o to, żeby mówić. My jako malarze, jako graficy wyrażamy się pędzlem i ołówkiem i to jest nasza mowa, tylko że do tej mowy trzeba mieć alfabet jakiś, tak? Jak nie mamy tego warsztatu, to wtedy nic nie zrobimy. Nawet danego performance'u nie zrobimy. No, mówisz to... Zagadałem Cię tak troszeczkę. No tak, mówisz do człowieka, który wyrósł z tradycji w malarstwie polskim i w grafice. I właśnie nie kto inny, bo jestem starszy trochę o te dwa dni od Was, to mogę powiedzieć, że tacy ludzie jak w malarstwie Czajkowski, Cybis, jak Tomorowicz starej daty, były rektor Akademii, jak z grafiki profesorowie, którzy robili dobrą robotę pedagogiczną w Akademii i na uczelni. I właśnie tego warsztatu uczyli. Bez warsztatu nie da się ruszyć. Proszę Państwa, jeszcze się znalazł tu jakiś gość przyszedł, spóźniony, co prawda, ale jest, skądś go znam, nie pamiętam. Cześć. Halo, witam. Tak, za spóźniony rzeczywiście jestem. Może się przedstawi. Karol Szazuraj, witam serdecznie. Znam autora. Tak prawdę powiedziawszy, bardziej go znam z narciarstwa niż z malarstwa. No, a czy tak samo dobrze jedzie, jak maluje? No wygląda, że tak, aczkolwiek... Czy lepiej maluje, jak wydaje mi się, że maluje trochę inaczej niż jeździ, bo jeździ bardziej agresywnie, jeździ tu i tu współcześnie, muszę powiedzieć, bo przecież był prekursorem carvingu i generalnie rzeczywiście znakomicie jeździ na nartach. I to malarstwo tak trochę by mi nie pasowało, tego sylwetki narciarskiej. Ale widzisz, że tak jest z artystami. Że nagle mamy taką trochę uduchowioną formę, trochę takie pastele, trochę takie wszystko jest lekko może uduchowione, jak powiedziałem, takie trochę mniej agresywne, trochę uspokojone, a jednak ten narciarstwo jest dość takie agresywne. A widzisz, bo to często, tak, że, często jest to tak. Że, no może to wiesz, taka inna forma, no gdzieś tam głęboko w nim się działo co innego może zawsze. No to jest tak zwany wrażliwie. To nasz profesor mówił, musicie być wrażliwcy, bo inaczej byście się nie znaleźli na tej akademii. No to prawda, więc w ogóle artysta powinien być wrażliwy generalnie, myślę. Bez wrażliwości to generalnie nic z tego nie wynika. Natomiast ta wrażliwość, no u takiej osoby jak ja, no, którą widać, czyli po oczach widać wszystko, co tam w środku ma. Myślę, że artysty, plastyka, malarza musi być widoczne, co ma na końcu pędzla, bardziej niż w oczach. No wiesz, bo wy potrzebujecie ludzi, bo to jest tak, między nami jest taka różnica. Artyści zamykają się w pracowniach, siedzą sami. I tam dopiero to w sobie wszystko ale to mielą. A wy musicie mieć te deski i... Nie, to jest inna rzecz. To jest bardzo ciekawe. To, co powiem, to będzie genialne w ogóle. Nie wiem, czy to będzie naprawdę odkrycie niesamowite. Otóż, czy mam już powiedzieć? Jest. Otóż rzecz polega na tym, że artysta dramatu, do którego ja się zaliczam, tworzy dokładnie w tym samym momencie, w którym widz konsumuje jego twórczość. Czyli on nie ma możliwości odejścia, no chyba, że jest to kino czy coś, ale w teatrze widz siedzi, aktor gra i w tym momencie jak on gra, to oni to widzą. I jak to się kończy, to tego nie ma. Nic z tego nie zostaje poza wspomnieniem. Natomiast u artysty malarza
On sobie siedzi, jak powiedziałaś, po cichu, tego nikt nie widzi, kombinuje, zmienia, myli się. Denerwuje się. My nie widzimy, że on się pomylił, że on kolejny obraz zamalował i namalował jeszcze raz, bo mu nie pasowało. I dopiero jak już się upora z tym tematem, on nam to pokazuje. I my to konsumujemy i w ogóle nie widzimy jego twórczości. Mało możemy się pozastanawiać, czy to on namalował na pewno. No bo na przykład z takim Rembrandtem, bo to na przykład u Rembrandta to nie wiadomo, czy on malował, czy jego zmienił. No właśnie, ale on to robił po cichu, albo może komputer to zrobił, albo ktoś. No oczywiście żartuję. Natomiast tutaj jest ta pewna różnica i pewna tajemnica, że ta twórczość malarska to jest pewien zespół nastrojów, które czasami rozkładają się na miesiąc, na rok, prawda, że ten obraz powstaje dość długo. Ale widzisz, bo wy jesteście środkiem obrazu, bo ja was odbieram na deskach jako, a szczególnie w niektórych na przykład scenach, jako częścią obrazu, bo wy się układacie, scenografia, to wszystko wy zaczynacie pracować. Tak. Wasza maska, malowanie, granie, tak. jesteście tym obrazem, natomiast tutaj to jest to samo, tylko to jest zatrzymana scena w pewnym ruchu. No zatrzymana w kadrze. I wy, to jest jakiś... wy robicie, to nawet kiedyś się tam było żywe obrazy, pamiętasz jak pierwszy film powstał? No tak, to zależy jeszcze jaki teatr, jaka sztuka, ale rzeczywiście odchodzimy od może meritum, że tak powiem. No właśnie. Mianowicie rzeczywiście te obrazy mają pewien taki dość specyficzny nastrój pewnego uduchowienia, ale w tym jest strasznie dużo pejzaży i takiej dość dużej przestrzeni. Co jest fajne, bo tu bym z narciarstwem znalazł trochę porównań, ponieważ wielkie przestrzenie są właśnie w Alpach, gdzie wyjeżdżamy, mamy olbrzymi teren i patrzymy gdzieś daleko, siedzimy i sobie kombinujemy. Także cieszę się, że jestem, że obejrzałem. No to fajnie. I było w ogóle fajnie, żeśmy się spotkali. Może kiedyś na Saskiej Kępie byśmy się jeszcze spotkali, bo dawno nie byłeś na Saskiej Kępie. No tak, troszkę tam już zaniedbałem. A tam sprowadza się coraz więcej artystów. No to ja wiem, a ja tam zacząłem. Ja wiem, no, nawet gdzie. Uciekłem, i pamiętam nawet jak wchodziłeś po sznurze do pokoju. To prawda. Bardzo proszę zadać mi pytanie, jeżeli nie będzie takie, na które będę wiedział, to i tak odpowiem na zupełnie inne. O, dobrze, bardzo dobrze. Skąd się to wziął? Z tobą przyjechał! Proszę Państwa, przedstawiam tutaj Państwu pana Jacka Zajks Frankowski. Nazywał się przedtem Franek, dorobił się Kowski. Tak. Jesteś karykaturzystą. Karykaturzystą. Jesteś leśnikiem, jesteś Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i Myśliwych, Stowarzyszenie Uciekinierów przed dzikami. Przed wszystkim. Dzikami. Dobra, słuchaj, koniec. Dobrze. Widziałeś Jacka? Tak. I muszę powiedzieć tak. Otóż muszę powiedzieć, że ta wystawa ujęła mnie konsekwencją warsztatową i kolorystyczną. I druga rzecz, to jest każdy ten z obrazów ma taką jakby tajemnicę, w którą się chce wejść. Przy pozornie takich tematach, które znamy, no pejzaż, postacie, ale właśnie każdy ma swoją tajemnicę. I myślę, że tytuły tych prac pozwalają nam odkryć tą tajemnicę, którą zawarł autor w tych obrazach. A czy nie uważasz, że on jest za bardzo religijny? Nie. Nie. Właśnie nie, tam jest ta metafizyka, która jest uniwersalna. Pomimo tego, że on operuje w sferze świętości, chociaż jest jeden obraz, w którym święci odeszli. Ale ktoś tam zwrócił uwagę, że teraz powinien namalować, że święci przyszli. Przecież Jan Paweł II wrócił. Jan 23. Także mnie właśnie zadziwia, że widząc ten obraz, coś jakby chcemy wejść w tą głębię treści. I to jest fajne, bardzo mi się to podoba. A przyjdziesz do mnie do studia? Z przyjemnością. No, mamy następnego gościa. Proszę Państwa, przed chwilką był tutaj Karol, a teraz już mamy tutaj Beatkę. Beatka jest również koleżanką Karola, ale nie malarką, tylko aktorką. Także jak tu się fajnie wszystko miesza. I tutaj leśniczy jest z nami, i malarze, i aktorzy. I to właśnie tak powinno być. Tak powinno być. Artyści się powinni łączyć. Artyści wszystkich krajów, łączcie się. Słuchaj, Beata, obejrzałaś? Tak. Fajne?
Bardzo mi się podobało. A słyszałaś, co Karol mówił? Nie, a powinna była? Nie, ale ciekawe rzeczy mówił. On się co mówił? No właśnie, że jest artystą. Kto? Strasburger. Ja uważam, że Jacek jest utalentowany. Bardzo mi się podobają jego prace. Bardzo. Ale to, co żeśmy mówili tutaj, że są takie, czy nie za bardzo religijne, nie za bardzo uduchowione. No on mówi samo to o sobie, że on poszedł w ten taki uciekł właśnie w religię. Trudno mi jest powiedzieć, czy skomentować, że uciekł w religię. Mnie się podobają te prace i uważam, że ja na przykład z przyjemnością byłabym... Chciałabyś mieć? Pewnie, że tak. Podobają mi się te obrazy, więc nie rozumiem takiego stwierdzenia... A to jest pozytywne stwierdzenie, że jest uduchowione. Bo każdy obraz jest uduchowiony. Nie, no to, co powiedziałem niedawno, że jakby Jacek nie był wrażliwcem, to nie byłby artystą. Jest kontakt między dziełem a odbiorcą, między twórcą a widzem. Bardzo mi się te obrazy podobają. Nie mam powodu. Widzisz, Beatka, wypiłaś już trochę wina? Mówiłam, trzeba było pytać, zanim wypiłam to wino, ale i tak bardzo teraz. Ładnie to powiedziałaś wszystko. Bardzo ładnie. Dziękuję, nie będę cię męczył bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.